Kuśkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 roku we wsi Wałruda nad Dunajcem, 23 km od Tarnowa w przysiłku o nazwie Śmietana. Była czwartym spośród 11 dzieci Jana i Marii z Bożęckich. Ona wywodziła się ze swoistej arystokracji wiejskiej, była bowiem córką jednej z najbogatszych rodzin w okolicy. On zaś, osierocony przez ojca w 7 roku życia i źle traktowany przez ojczyna, był zwykłym, ubogim wyrobnikiem. Kuskowie pracowali zgodnie na malutkim początkowo gospodarstwie. Żyli skromnie i ubogo, dzięki czemu stopniowo dorobili się własnego domu i dokupili ziemi. Byli ludźmi głębokiej wiary, należeli do apostolstwa modlitwy, żywego różańca oraz braz wstrzemięźliwości komunii świętej wynagradzającej. Jeżeli jednak pobożność Jana była cicha jak on sam, to pobożność Marii była bardziej żywiołowa. Wielokrotnie wędrowało o chlebie i wodzie do cudownych obrazów Matki Bożej w pobliskim Odporyszowie koło Żabna i oddalonym o ponad 40 km w Tuchowie. 13 razy była z kompanią Kalwarii Zebrzydowskiej, chodziła też i do odległej Częstochowy. Karolina nie wyróżniała się niczym szczególnym. Miała jednak w sobie coś, co sprawiało, że ludzie ją lubili. Nigdy nie chorowała. Sama niezmordowana, dokładna i obowiązkowa, z trudem mogła zrozumieć czyjeś utyskiwania. W takich wypadkach, jak zapamiętały jej koleżanki, bywała apodyktyczna, ostra i wybuchowa, choć przelotnie. Była ogromnie wrażliwa na doznane dobro, ale też głęboko przeżywała własne niepowodzenia, żywiołowo współczuła nieszczęściu, cierpieniu, czyjejś biedzie czy niedoli. Nad sobą nigdy się nie użalała. Wiedziała, czego chce, a ludzie mówili wszystko, co robiła i mówiła. Było głęboko przemyślane i celowe. Była rozważna i spokojna. Emanował z niej spokój wyrażający świadomość celu, stałość dążeń i siłę woli. Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo. Zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci. Śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec, zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zginęła w 17 roku życia, 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 roku, w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków. Pogrzeb sprawowany w niedzielę 6 grudnia 1914 roku zgromadził ponad 3000 żałobników i był wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności, która przekonana była, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Tak rozpoczął się kult Karoliny. Pochowano ją początkowo na cmentarzu grzebalnym, ale w 1917 roku biskup Wałęga przyniósł jej ciało do grobowca przy parafialnym kościele we wsi Zabawa. W trakcie procesu beatyfikacyjnego 6 października 1981 roku przeprowadzono ekshumację i pierwsze rozpoznanie doczesnych szczątków Karoliny. Złożono je w sarkofagu w kruchcie kościoła w Zabawie. Przełożenie doczesnych szczątków Karoliny do nowej trumny przeprowadzono w marcu 1987 roku po ogłoszeniu dekretu o męczeństwie służebnicy Bożej. 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie święty Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. Uroczystym rozpoczęciem kultu błogosławionej Karoliny była translokacja relikwii, przeniesienie trumny z przedsionka kościoła i złożenie jej w sarkofagu pod mensą głównego ołtarza jej parafialnego kościoła. Bóg nas nie opuści. Karolina chętnie i często powtarzała to zdanie. Było ono świadectwem zawierzenia Bogu i owocem głębokiego przekonania, że nic złego nie może spotkać człowieka, który Chrystusa obrał za nauczyciela i przewodnika. Z tego zawierzenia i wyboru pochodziła jej gorliwość w poznawaniu prawd wiary. W życiu Karoliny nie znajdujemy wydarzeń niezwykłych. Wszystko tam było zwyczajne i proste, ale zarazem wszystko przepełnione miłością Boga. Zwykła, a zarazem niezwykła miłość w jej życiu.
Pracujmy, nie mitrężmy, aby nas Jezus kochał, mówiła Karolina do koleżanek grabiących razem z nią siano na łące. Świadomość, że miłość Boga obecna w tak prostej i zwyczajnej czynności jak grabienie siana jest czymś naprawdę urzekającym. Karolina pokazuje, że droga do świętości jest zwyczajna i prosta, ale także wymagająca. Trzeba nam ciągle zmieniać siebie i ciągle pamiętać, że świętym mogę być tam, gdzie jestem. Bardzo trudno jest nam zrozumieć tę wielką i wzniosłą prawdę, że Chrystus wędruje nadal pośrodku nas i swoim gestem, spojrzeniem, głosem wzywa, abyśmy szli za Nim. Nie udaje się nam zrozumieć, że to chrystusowe wezwanie do świętości ma miejsce każdego dnia. Dzisiaj tak samo jak wczoraj. Każdego dnia mam nieustannie mówić Bogu, że jestem gotów. Błogosławiona Karolina, uczy mnie, że warto bronić swoich wartości. Karolina uczy nas, że mimo młodego wieku możemy być naprawdę bardzo blisko Boga. Mimo że zginęła w wieku 17 lat, bardzo młodo, to za życia zdążyła katechizować i swoje rodzeństwo, i dzieci z okolicy. Tak.